57. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem jest to 97. rocznica symbolicznego początku nowej rzeczywistości, II Rzeczypospolitej, której wartości czujemy się dziś spadkobiercami. 11 listopada to święto radosne. To święto, które ma łączyć, a nie dzielić. To święto wspólnoty Polaków, a nie święto wybranych. To święto nowoczesnego patriotyzmu, a nie święto antypaństwowych zachowań. Bo my wszyscy, także tu obecni, pracujemy nad tym, ażeby wspólnie, razem budować lepszą, niepodległą Polskę. My wszyscy pracujemy nad tym, aby nasza pozycja, pozycja naszego kraju, naszego państwa była jak najbardziej silna. To dotyczy także naszych małych ojczyzn. To dotyczy także naszego miasta. Zebraliśmy się tu w tym miejscu, zgromadziliśmy się na placu Piłsudskiego, placu odnowionym, placu uporządkowanym. Zgromadziliśmy się po to, aby uczcić pamięć wszystkich tych, którzy walczyli i wywalczyli niepodległość, suwerenność, wolność. I oczywiście trzeba wspomnieć tu w pierwszej kolejności marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale należy pamiętać także o wszystkich innych, którzy do tej wolności, suwerenności, niepodległości przyłożyli swoją rękę. Trzeba tu wspomnieć lidera Ruchu Narodowego Romana Dmowskiego. Trzeba wspomnieć lidera Ruchu Ludowego Wincentego Witosa czy Ignacego Paderewskiego. Ale ta walka o wolność nie trwała krótko i nie należała tylko do liderów klasy politycznej, elity politycznej ówczesnych czasów. O tą wolność przez 123 lata walczyło kilka pokoleń Polek i Polaków. Nie było łatwo. Wiele nieudanych prób. Wiele ofiar. Ale dziś tym kilku pokoleniom Polaków, ich poświęceniu, zawdzięczamy dzisiejszą Polskę. Można powiedzieć, że dziś mamy sytuację dużo bardziej komfortową. Ale trzeba tą wolność i niepodległość budować każdego dnia. Ona nie jest dana raz na zawsze. Tą wolność musimy budować na co dzień, każdego dnia. Bo może dziś możemy indywidualnie kreować swoją przyszłość. Mamy tą przyszłość w naszych rękach, nie w rękach silnych władców, dyktatorów, sąsiednich mocarstw. Ta przyszłość zależy od nas. I choć ta wolność dla wielu z nas jest słodka, to dla wielu Polaków jednak ta wolność ma gorzki smak. Trzeba o tym pamiętać, bo wiele jeszcze jest przed nami do zrobienia. Dziś tej suwerenności, niepodległości wiele państw, narodów, społeczeństw na świecie, ale także w naszym bliskim otoczeniu zazdrości Polakom. I trzeba ich w tych nastrojach niepodległościowych wspierać. Ale trzeba ich wspierać z odpowiedzialnością i rozwagą, bo tą
wewnętrzną wolność, niepodległość trzeba budować nie poprzez wojny i konflikty, a poprzez budowanie pokoju, także tego wewnętrznego. Szanowni Państwo, 11 listopada to święto radości, to święto optymizmu. Tak powinniśmy do tego podchodzić. Stajemy dziś na apelu, na placu Marszałka Józefowskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji, sięgamy do skarbnicy, do konian naszych walecznych przodków. Ołam idących szlakiem ku niepodległości. Kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz w Błękitnej Armii, mieszkańców Wielkopolski i Śląsku, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, sokołowiaków z Sokołówka, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego państwa polskiego. Wzywam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Duszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generała Józefa Hallera i Józefa Dąbrowskiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia zbudowali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wzywam wyzwolicieli Ciechanowa z dnia 11 listopada 1918 roku. Harcerzy, połowiaków, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzywam obrońców Reduty Mławskiej, żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych imieniem Marszałka Rydza Śmigłego, walczących w wojnie obronnej 1939 roku. Wzywam wszystkich mieszkańców ziemi ciechanowskiej, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Do Was zwracam się potomnie. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny zostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego.